witam pięknie na kolejnych przemyśleniach. Dzisiaj święto flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dobre święto. Nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Siostra Faustyna zaproponowała namalować obraz Jezu, ufam Tobie, który ma dwa strumienie światła, biały i czerwony. Coś to przypomina, jakby polską flagę. Iskra z Polski. Ja wiem, że Polska uratuje świat. Bo świat jest w tej chwili w złym stanie. Panoszą się anioły, które nienawidzą Boga, i anioły, które prowokują wierzących, aby z nim walczyły. W Polsce też ich nie brakuje. Ale rozważajmy. Bez obawy, wszyscy powrócą do pierwotnego nieba. Źli naukowcy, właściciele potężnych nieb materialnych też powrócą. Ale potrzebują czasu na przemyślenia, a Bóg ma go dużo. Bóg jest naszym najlepszym rodzicem, będzie czekał do ostatniego anioła, człowieka. Nie ma piekła. To są słowa Ojca Pio. Bóg będzie czekał, aż wszyscy zwalczą samych siebie, własne ego. Wtedy będzie spokój. Trudna walka. Miliony lat już to trwa. Galaktyki umierają, słońca gasną, wybuchają. Te nieba są skończone. Lecz właściciele ich nie odpuszczają, jak mówił ojciec. Dlatego trwa ten dramat i cierpienie prawie w nieskończoność. Choć sami żyją w luksusach, ci na wyższych stopniach. My mamy pojęcie, że piekło to jakaś smoła, beczki i tak dalej. To jest nieprawda. Piekło to technologie. Na najwyższym poziomie. Raje. Bez Boga. I raje skończone. To nie jest tak, jak kiedyś mówiono, że diabeł jest z rogami. Absolutnie nie. Dzisiaj diabeł to technologia, to nowoczesność, to zapominanie o Bogu. Hulaj duszo, piekła nie ma. Jest całkiem inaczej. To średniowiecze sobie tak straszyło ludzi rogami, diabłami i w ogóle. Ale i oni umierają i odradzają się jak my. Jako ludzkość nieco spokornieliśmy i nie chcemy uczestniczyć już w tej grze. Dlatego nas nie lubią. Często się na nas mszczą. Damy jednak radę. Oni nie mają aż tak wielkiego wpływu. Chociaż wielu ludzi jest w amoku i zachwycie nad tym ziemskim niebem. To stanowi problem. Rodzisz się i od razu wydaje ci się, że jesteś w raju. Dziecko nie musi się niczym troszczyć, bo rodzice wszystko zapewniają. Dopiero jak podrasta, zaczynają się egzaminy, szkoła, cierpienia, problemy, miłość, zawód i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy dopiero widzi, że jednak coś tu nie jest tak, nieba nie ma. Nie jest łatwo to wszystko zrozumieć, ale powoli poznanie przychodzi. Musi przyjść. Bo wszyscy muszą iść do nieba. Wcześniej czy później wszyscy to zrozumieją. Życie ma jakby dwie strony. Podobnie jak dywan. Jeden to ten wzór piękny,
ale widzimy jedynie, widziany jedynie przez Boga, czyli wierzchnia strona dywanu. Druga strona to ta pełna nitek pokłębionych i poplątanych, bez jasnego wzoru, którego nie rozumiemy jako cywilizacje kosmiczne. Wszystko nam się poplątało w tym życiu. Bóg jednak widzi całość, widzi rozwiązanie. My widzimy ludzki los, ten od spodu, nitki, kłębki takie różne. Nie możemy znaleźć żadnego wzoru, o co w tym wszystkim chodzi. My widzimy lewą stronę. Dlatego prawie nic nie rozumiemy z życia. To, co mówiłem. Czyja to wina? Sprawa wydaje się dość bardzo skomplikowana. Bardziej niż nam się wydaje. Miliony cywilizacji, miliony lat. Przyzwyczajenia, tradycje. Ewolucja. Akurat nie duszy, ale różnych ciał. Dalej. Nawet gdyby kobieta miała tuzin dzieci, kilku mężów oraz mnóstwo kochanków, i tak nie będzie zadowolona do końca z życia. Podobnie z mężczyznami. Tak mi powiedział ojciec Pio. Nawet gdybyś miał 100 kobiet do dyspozycji w tym kosmosie, i tak nie byłbyś zadowolony i szczęśliwy. Tak naprawdę liczy się wnętrze. Jakie ono jest? Czy doznaje najwyższego szczęścia i zadowolenia nadprzyrodzonego? Fizyczność jest krótkotrwała. Człowiek by tylko latał z kwiatka na kwiatek. To nie zadowoli. W niebie jest inaczej. Całkiem inaczej. Dobra, lecimy dalej. Powiadasz, że nie lubisz polityki i nią się nie zajmujesz. A czy wiesz, że twój umysł i twoje ciało jest polityczne w systemie kosmologicznym? Musisz wiedzieć, co w trawie piszczy, abyś mógł odnaleźć siebie i swoje pierwotne idee. Wszystko, co na zewnątrz, potrafi cię ukształtować jak chce. Być niezależnym nie jest proste. Musisz nad sobą pracować, aby odnaleźć i wpuścić Boga wszędzie. Na razie go wszędzie wypuszczamy. Wszyscy się odżegnują od niego, nie chcą. Zwłaszcza sfery wyższe. Ale niższe też. Dlatego, że nie masz pamięci w tym świecie, że nie znasz wszystkich języków, a w rodzinie nie umiesz się poprawnie wysłowić, w rodzinnym języku nie umiesz się poprawnie wysłowić, no właśnie, to dlatego poznajesz mądrość życia. Prostym językiem potrafisz powiedzieć o wielkich rzeczach. A to nie znaczy, że nie może być odmiennie. W innych światach niebiańskich jest całkiem inaczej. Tutaj ktoś nałożył na ciebie różne powłoki, abyś nie poznał prawdy. A mimo to dajesz sobie radę. Chyba że stracisz ostry wzrok i pochłonie cię mgła chęci ponownego wcielenia się i zakosztowanie piękna postępu i nauki, jaka tu obowiązuje. Ale wtedy nie poznasz mądrości i przegrasz życie. Czyli pozostaniesz w tej samej klasie po śmierci. Podobnie jak to jest w szkole. Powtórka. Jezus mówi tak.
jeśli się powtórnie nie narodzicie z wody i z ducha, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Duch to dusza, woda to ciało. Niemal wszyscy na ziemi marnują życie. Prawie nikt nie idzie z ziemi do nieba od razu. Słowa Ojca Pio. Bóg nie stworzył zła. Choć mógł, bo On wszystko może. Do zła jedynie dopuścił. Poprzez wolność, jaką nam dał. My decydujemy, czy chcemy być dobrzy, czy źli, wolni lub uwięzieni w jakichś tam różnych dziurach umysłu. To też za stronę ciemnej mocy my odpowiadamy, bo nam się zachciało opuścić niebo w imię idei jeszcze lepszego nieba. Stworzyliśmy marny kosmos i tylko na tyle nas było stać. Nastąpiła całkowita katastrofa. Dziś musimy jeść witaminy, pić wodę, kawę, by sobie humor poprawić, pozyskiwać tlen z powietrza, aby nasz pseudoorganizm mógł przeżyć parę lat na tym pustkowiu obiecanego szczęścia, obiecanego przez uciekinierów, aniołów z nieba. Spokojnie, myśmy też Bogu uciekli. Dlatego musimy funkcjonować wedle prymitywnych praw ziemskich. Przy udziale wody, fotosyntezy, światła z gwiazdy, no i paru innych projektów na życie biologiczne, psychiczne w przemijającym materialnym niebie. O tym powinni w szkole uczyć, a oni rozbierają to na czynniki pierwsze, jak to się dzieje, a nie wiedzą, po co to się dzieje. No i to jest ta różnica. Mam nadzieję, że kiedyś to zrozumieją, będą uczyć inaczej. Jak to się dzisiaj popularnie mówi, holistycznie. Z obiecanego nieba pozostało tylko piekło. Ale nie w znaczeniu religijnym, tylko w znaczeniu życia. Wszyscy dostajemy po tyłku. Jezus opowiadał, jak wydostać się z tego zatrutego przemocą, cierpieniem i śmiercią nieba, by zyskać szczęście i życie wieczne. Nie jest łatwo się wydostać jednak z tego życia. Dużo problemów, a mało wiedzy. A powinno być odwrotnie. Dużo wiedzy, a mniej problemów, bo wiedza uwalnia problemy, ponieważ widzimy całość. Jak widzimy całość, mamy nadzieję. A nadzieja to już prawie to, jakbyśmy byli w niebie. Bo wiemy, co nas spotka. Pomimo problemów, jakie będziemy mieli, bo do końca jakieś tam problemy będą. Ale gdy odzyskamy wnętrze, tak jak ojciec nieraz mi mówił, czyli będzie radość i wypełnienie wewnętrzne, to już tylko pozostaje cieszyć się. Nic już tam specjalnie nie powoduje cierpienia, nie narzekamy, bo już nie ma na co. No, tylko na śmierć chyba. Na śmierć to jest taki sen, moment i nie ma. No to wszystkiego najlepszego z okazji flagi Rzeczpospolitej Polskiej, z okazji obrazu namalowanego Jezu, ufam Tobie, można by powiedzieć, z polską flagą. Niewielu to wie, ale powinno się wiedzieć o tym, że to właśnie nie przypadek, że to w Polsce nastąpiło. To tyle. Do następnego. Witam pięknie kolejny raz
na różnych naszych rozważaniach. Z tyłu Ojciec Pio, po piersie kupione w San Giovanni Rotondo z lutego tego roku, gdzie byliśmy na sesji jakby filmowej związanej z Ojcem Pio. W maju 25 powinien być już ten film puszczony, około 40 minut. Kolejne rozważania. W poznaniu wszechrzeczy nie można zbytnio filozofować. Bóg nie jest filozofem, a miłością. Przez filozofię można się zakleszczyć i stracić prawdziwy cel. Przestać rozumieć, do czego się dąży i w czym pokłada nadzieję. Filozofia nie pomoże w poznaniu istoty rzeczy, słowa Ojca Pio. A w gruncie rzeczy o to chodzi, by poznać bóstwo w sobie i w Bogu. Filozofia nie jest dla ludzi, a stworzona została jako powłoka dla umysłu, kontrolowanego przez ciemne moce. Proste zasady nawet dziecko potrafi odczuć. Nadbudowa intelektu komu potrzebna? Komuś potrzebna jako narzędzie dezaktywacji naszego odwiecznego ośrodka intuicji. Świadome ingerowanie i mieszanie filozofii nieprawdy to najskuteczniejsza pokusa na nie. Podobnie jest mnóstwem praw i przepisów. To też pewnego rodzaju filozofia rozbijania radości poznania i komfortu życia. Ciemna moc wie dokładnie, w co uderzać. Aby nie było nam za dobrze w odczuwaniu szczęścia i poznaniu Boga. Tak jest. Najpiękniejszy niegdyś anioł wraz ze swoją grupą wkręcił nas w swoje wizje i obietnice. Obiecał piękne nieba w kosmosie, piękniejsze niż oryginalne w niebie. Więc wielu z nas, aniołów, poszło za nim i wszyscy do dziś powielamy jego tok myślenia. Przykładem jest konsumpcjonizm i materializm, odrzucenie prawdziwego Stwórcy, odrzucenie naszych rodziców. No może już nie wszyscy tak myślą i czynią, ale same prawa naturalne, w które zostaliśmy wplątani, są złe, wykrzywione i przymuszają nas do uległości. Owszem, można tę tendencję odwrócić, ale trzeba zacząć myśleć dogłębnie i szukać słowa Ojca Pio. Jezus też kazał szukać cały czas. Mówi się, że Jezus przyniósł całą prawdę. No jak przyniósł, jak sam kazał szukać? I zachęcał do tego. Jeszcze mówił, abyście byli doskonali, jak wasz Ojciec Niebieski jest doskonały. Czyli trzeba coś robić, żeby się zbawić. Szukać, doskonalić, wytwarzać w sobie cnoty, szacunek, rycerstwo prawdziwe. Bóg wie, że nie poznamy tutaj wszystkiego, więc aby pomóc nam zrozumieć życie i związane z nim zagadki istnienia, zaprzągł do tego celu intuicyjne poczucie prawdy dla każdego. Kto zatem zechce szukać celu życia, zapewne odnajdzie. Wbrew wszystkim nieuczciwym kosmitom, którzy próbują wciąż zamknąć nam drogę do prawdy.
Więc nie powinno nas dziwić, że Bóg nie stawia nam ram, barier i bezwzględnych warunków w kwestii poszukiwania. Owszem, ma związane nieco ręce wolnością zbuntowanych aniołów. Musi działać w kosmicznych niebach aniołów, do których nie ma uprawnień. Bóg nie ma uprawnień do kosmosu, bo to nie jego rewir. Nie on sobie to stworzył, ale jego dzieci. Oni mówią, nie chcemy tutaj, żebyś nam rządził. No i słusznie, bo Bóg nie chce nawet rządzić. A pomimo to pomaga nam i tęskni za nami. Nie może nas się już doczekać w swoim niebie. Tęskni za nami. Tak mówił ojciec. Bóg tęskni. Jak przyszedłem pierwszy raz na rozmowy, a wcześniej przez rok pisałem listy do ojca Pio, to w tej pierwszej rozmowie ojciec pierwsze słowa, jakie użył, bardzo tęskniłem za tą rozmową z tobą. Czyli w niebie też tęsknią. Ponieważ jesteśmy wiecznymi osobami, to w niebie i na ziemi wszyscy mają miłość do wszystkich. Ale jednak jest i tak. Ponieważ jesteś indywiduum niepowtarzalnym, to będziesz kochał kogoś bardzo blisko przez jakiś czas. A reszta miłości cię jakby nie obchodzi. Znasz to z autopsji na ziemi. Po samoczynnym rozplątaniu się dusz z uścisku, zachwytu i podnieceń, następnie twoja miłość rozleje się na inne istoty. Pójdziesz do kogoś innego. I tak się bawisz przez całą wieczność, zwiedzając najpiękniejsze komnaty i miejsca miłości w niebiańskim, cudownym, artystycznym, pałacowym świecie. Słowa ojca Pio. Tam mamy pałace. Powiedział mi, że czeka na ciebie pałac i to nie jeden. Każdy ma. Kiedyś spytałem ojca Pio, czy w niebie można mieć kontakt ze wszystkimi naraz. Ojciec odpowiedział, tak, ale po co, synu, po co? Dalsze rozważanie. Dziś teolodzy i filozofowie upierają się przy swoich przekonaniach. Fizycy przy swoich. Astronomowie przy swoich. Co najciekawsze, ich poglądy co jakiś czas jednak zmieniają się. Czy to dobrze, czy to źle? Oczywiście dobrze. Ponieważ ziszczają się w nich słowa Jezusa, choćby te. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Jak ktoś zrobi sztywną naukę, sztywne dogmaty jak w kościele, no to jak się można rozwijać i poszerzać? No nie da rady. Uważam, że prawda w przypadku człowieka jest bardzo rozwojowa i elastyczna. Nie jest jednoznaczna i oczywista, jakbyśmy chcieli, dlatego Jezus kazał szukać, kołatać, poszerzać swój mózg, w cudzysłowie. Nie jest jednoznaczna i nie jest oczywista, jakby wszyscy chcieli. Dlatego tak się kłócą o poglądy, dowody i przeróżne interpretacje. Dziś robią z danej dziedziny doktoraty, a już za chwilę ktoś odkryje coś jeszcze głębszego, bardziej naukowego i oczywiście degraduje poprzednią doktorską pracę niemal do zera. Było tego. Cały czas tak się dzieje. Coś tworzą, a potem sami to obalają, bo wiedzą, że to już jest śmieszne.
I tak się dzieje stale. A prawda czeka cierpliwie, umocowana w popsutych atomach kosmosu i popsutych duszach. Dusze mamy popsute. Umysł również, ciało. Ojciec mówił, że dusza ma skazę. I teraz ją wyszlifować, żeby jak na brylancie, żeby nie było widać tej skazy, to trzeba nieraz długo szlifować, aż ręka boli. Czy przyjdzie wyzwolenie do pełni bytu? Tak, ale nie w tej rzeczywistości. W pozapercepcyjnej, pozazmysłowej, prawdziwej, niebiańskiej. Tam będzie już wszystko. Nie będziemy narzekać. Jest radość. Są planety duchowe, jak ojciec mówi, bo o to pytałem. Są kwiatki, ptaszki, wszystko co tutaj, bo to jest świat odbity od tamtego, to już Platon o tym mówił. Ale w takiej formie nieprzystępnej w zasadzie. Bo musimy czerpać energię z pożywienia, z kosmosu, a żeby to robić, to musimy, już nie chcę tego powtarzać cały czas, ale musimy zabijać. Czy to drzewa, rośliny, zwierzęta, wszystko. I one robią to samo, by pozyskać energię. Brak zasilania i stąd się to wszystko wywodzi, co całe zło. Wkopaliśmy się w ten brak zasilania i mamy tylko te namiastki nieba, gdzie się spotykamy, rozmawiamy, śmiejemy, tańczymy, muzyki słuchamy, czy oglądamy coś fajnego, patrzymy na kwiaty. Te momenty są piękne, rzeczywiście. Czy kwitnienie rzepaku, no przecudne. I tam jeszcze ćwierkają ptaszki. No ale już za chwilę wszystko się zmienia. Bociek przyleciał na stare gniazdo, właśnie dzisiaj go widziałem, ze swoją partnerką. No i co? Będzie miał młode, bo chce stworzyć rodzinę wspaniałą. Żeby wykarmić te młode, to musi rozbić inną rodzinę. Zabić tą rodzinę następną. Myszkę, żabkę, owady. Przykre. To nie jest niebo. Tu jest niebo. No, ojciec powiedział, że tu jest przedsionek nieba. No, po prostu jest to 2%. Tylko chwilami. A reszta 90%. 8 to nie jest niebo, to jest po prostu kołchoz pracy, tak jak ojciec sam to powiedział. No to tyle, jeszcze spotkamy się może jutro, pojutrze i tak dalej, zobaczymy. No to do zobaczenia, niech wam ojciec Pio z tyłu błogosławi wszystkim, niech czuwa i rozświetla wam umysły, abyście otworzyli na taką wiedzę, jaką Jezus mówił, kołaczcie, szukajcie, otwierajcie się. Zdobywajcie Boga na własny sposób, ale żebyście też potrafili słuchać innych, bo inni też mają. Czasem są krok przed wami i wiedzą więcej. Warto posłuchać. Do miłego. Witam pięknie. Kolejny raz nasze rozważania. Związane jak zwykle z ojcem Pio. Tych myśli jest dużo. Kilkanaście tysięcy. Obok globus tym razem, żeby było ciekawiej. No to rozważamy sobie przez chwilę. Zadaję zasadnicze pytanie. Jak się ma sprawa duchowa z mrówkami, owadami, insektami, zwierzętami, lwami, które muszą zabijać inne zwierzęta, bo bez mięsa nie przeżyją i tak dalej?
Może ktoś ma ciekawe pomysły, aby przybliżyć cel istnienia w naszym świecie takich osobników. A dodam, że te stworzenia nie są głupie, są inteligentne. Czy mają duszę? Jak my? Oto pytanie. Filozoficzno-religijne. Jak to w kosmosie? Umysł, czyli dusza, w sumie świadomość, wola, koncept duchowy. Potrafi wiele, nawet stworzyć świat. Ale ludzki świat jest słaby. I umysł jest słaby. Umysły mieszkające prawie w doskonałych ciałach już to potrafią. Jest tylko pytanie, po co stwarzać światy, które potem walą się nam na głowę i zabijają nas. Gdzież chodnikiem spadnie cegła z dachu albo z jakiegoś tam muru lub dachówka nawet i po tobie. Taki to świat. Niebezpieczny. W każdej chwili. Etyka i moralność to sztuczne stworzenie, sztucznie stworzone sekwencje sumienia przez aniołów ciemności, aplikowane wszystkim uciekinierom z nieba. Wolność nie zna etyki i moralności, ponieważ nikogo nie krzywdzi, szanuje w znaczeniu oryginalnym. Tu i teraz jesteśmy zmanipulowani umysłem i naturą. Zatem pojawiły się prawa, moralność i etyka. W samym sednie tam ograniczeń nie ma, lecz jakże trudno odnaleźć swoją cudowną i wolną duszę, pokorną duszę. Trudne sprawy, ale trzeba je rozwiązywać. Nikt nic nie wie. Ojciec, to znaczy tak. Na początku moich rozmów z ojcem zawsze jakby miałem pretensje do ojca, przecież ja nic nie wiem. Nic nie wiem, nic nie rozumiem, o co tu w tym wszystkim chodzi. A ojciec jakby na odwrót mówi do mnie: wiesz już bardzo dużo. W następnych latach ja dalej, że nic nie wiem. A ojciec mówi mi: wiesz bardzo dużo, więcej niż naukowcy w tym świecie. I jeszcze dodał, że upokorzysz tych naukowców kiedyś tą wiedzą mistyczną i empiryczną zarazem. No, ciekawe. Dalej. W świecie stworzonym przez aniołów, czyli w różnych kosmosach, różnej gęstości, inaczej mówiąc, w niezależnych niebach nie ma doskonałości. Wszystko się sypie i rozlatuje po czasie. Bóg robi co może, nie naruszając wolności aniołów, by im pomóc wydostać się z pułapki, jaką sobie sami zastawili, stwarzając niedoskonałe nieba, kosmosy. I można powiedzieć, nawet Bogu niewiele wychodzi w tych niedoskonałych światach. A co Jezusowi wyszło? Też nic. Cierpiał, uciekał, w końcu go zabili.
Trochę idei zostało i dzięki niej mamy więcej światła, więcej mądrości. Nasza wolność to największy problem dla Boga. Inni tak szaleją, że mówią, że Boga nie ma, bo gdyby był, to by coś zrobił. No co ma zrobić, jak każdemu dał wolność? Ma go zabić? Nogę mu podłożyć? Niestabilność i przemijalność tworzy podstawy do nieustannych porażek. Bóg w tych światach też nie daje rady, jak my. Może by dał rady, rozwalając wszystko. Ale jest honorowy i nie będzie naruszał konstytucji praw do wolnej woli swoich dzieci. I tu jest szkopuł. Myśmy popsuli wszystko i sami teraz musimy to naprawić. Sednem tej naprawy jest zrozumienie przyczyn niepowodzenia i powrót do naszych świadomości od nieba oryginalnego. Świadomość jest. Tylko jest pytanie, co ona przetwarza. Czego szuka? Światów? Czy zaświatów? Piekła? Czy nieba? Co stworzysz, to masz. Chcesz siedzieć na krześle, to siedzisz. Chcesz nagrywać filmik, to nagrywasz. Robisz, co chcesz. Bóg szanuje każdą wolność, nawet tę piekielną, słowa Ojca Pio. Ale nie martwmy się. Ostatecznie przyciągnie wszystkich do siebie. Ma na to swoje sposoby. Posyła w każdej epoce w nieoryginalne światy swoich rycerzy, aby uświadomili świat naukowy aniołów, że warto powrócić do Ojca Matki. I na pewno wszyscy, których stworzył kiedyś, znajdą się w niebie. Kosmos zupełnie był niepotrzebny. Ale świadomości, aniołowie uparli się, że chcą wyjść z nieba, by spróbować swoich sił. Więc się stało. I mamy teraz problemy. Bóg zawsze jest najlepszym, tolerancyjnym i kochającym rodzicem. Ciągle mi to ojciec powtarzał. To najlepszy ojciec, najlepsza matka z wszystkich matek i ojców we wszechświecie. No to już powinniśmy sobie to wyobrazić, jak jest dobry. Kiedyś widzieliśmy go. Od kiedy powstał kosmos, już nie, bo mamy swoich bogów. Bogactwo, formy, pieniądz. Mało tego, a nawet walczymy z nim, by go nie znać i nie widzieć. Tak nam się odmieniło wszystko. Dlatego jesteśmy wściekli na siebie i na wszystkich wkoło. Nawet nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje. Nie ma Boga, wszystko nas wkurza. Bo nie ma ideału. Nie widzimy go, nie czujemy. Sami tych ideałów nie czynimy. Cierpienie i śmierć to bardzo skrupulatne opracowania przez naukowców upadłego kosmosu. Niesamowite metody na zniechęcenie i depresję. Dzięki naszym smutkom produkujemy moc zasilającą wiele psychicznych maszyn z
stworzonych przez upadłych naukowców aniołów i też ludzi, którzy potrafią to wykorzystywać dla swoich celów, szczególnie w polityce, w ideologiach. W dyktaturze indywidualnej i w dyktaturze demokracji. Cierpienie trzyma nas w bezwzględnym posłuszeństwie prawom kosmicznym, fizycznym i wszelkim innym, jakie znamy na co dzień. Ale i to można wykorzystać, by od tych zawziętych naukowców uciekać, gdzie pieprz rośnie. Doskonały przykład takiej pozytywnej ucieczki w jasność dał Jezus. Póki co jesteśmy tu, więc musimy cierpieć. Ciało to ciężka powłoka dla duszy. Słowa Ojca Pio. To tyle na dzisiaj. Myślę, że parę refleksji komuś posłuży. No to do miłego. Wiedza Ojca Pio, przekaz zaświatów, tajemnica tysiącleci, głos dla całego świata, w słowach ukryta prawda, głęboka i wzniosła dla ludzkości przesłanie, jak ścieżka ku gwiazdom. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, Ojciec Pio, przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, słowa pełne mocy, Ojciec Pio przekazał mi tajemnic wiele o przyczynach, skutkach duszy i ciele, o cnocie i grzechu, co w sercu się plecie. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, Ojciec Pio, przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Przez lata rozmowy, słowa pełne mocy, Ojciec Pio przekazał mi tajemnic wiele o przyczynach, skutkach duszy i ciele, o cnocie i grzechu, co w sercu się plecie. Cierpienie, co prowadzi nas do doskonałości, duchowy wzrost, miłość, co w sercach rośnie, Ojciec Pio, przewodnik wśród mroków i światła. Jego wiedza to skarb, nasza droga niełatwa. Najświętsza edukacja święta, księdze słowa Ojca Pio, mądrość niepojęta. Ziemia, niebo, kosmos, całość co nas łączy, miłości co przez wieki ludzkie serca łączy. Otwórz księgę gdziekolwiek, czytaj wyrywkowo, myśli lat minionych, lecz wciąż nowe słowo szlifowane z troską, by klimat oddać wiernie. W rozmowach z Ojcem Pio serce rośnie niezmiernie. Wiedza Ojca Pio, przekaz zaświatu, tajemnica tysiącleci, moc dla całego świata. W miłości odnajdźmy siłę, drogę do zbawienia. Ojciec Pio w sercach naszych, przewodnik i
zapięło. Przekaz zaświatów, tajemnica tysiącleci. Głos dla całego świata, w miłości odnajdźmy siłę. Drogę do zbawienia, ojciec Piotr w sercach naszych, przewodnik i natchnienie.